Siema, tutaj z Partiatix, a dzisiaj gramy sobie podkryta tą cudowną moją tą szywanką w dupę węża Sejuani. Także zobaczmy, co wyjdzie. Na topie sobie wzięliśmy tą tą. Oczywiście gramy na live. Zostawcie ocenę, oczywiście zachęcam. I zostawcie suba na kanale. Czat się wita oczywiście, ale powiem tak, raz czytam czat, ostatnio czytałem często, a dzisiaj taka niespodzianka, nie czytam czat. Sprawdzian wytrzymałości, ale piszą, tak się cieszę. Także no, jest taka akcja z szywanką, że ona w teorii, no i nawet widziałem to kiedyś, ale nie wiem, czy to nadal istnieje, także mówię w teorii, bo nie wiem, czy to jeszcze działa. Ona może zabić z Q na jednego hita, podkryta. Więc jeżeli to jest prawda, no to oczywiście zagramy sobie nią podkryta, Trinity, wiecie jak to jest. Także taki ten. Czat, jakby co nie będę aż tyle ten. Jakby co nie będę aż tyle patrzył na czat, bo jestem zmęczony, to się wolę skupić już na tej gierce w miarę. Gra tepa. Bułę dostał w pysk, się spieprzył. Nie wiem, czemu on nie odfleszował tego, no ale dobra. To jest oczywiście silver, także jest trochę lepiej. W sensie łatwiej to nagrać, o. Kurde. Dobra, cofnijmy. On straci trochę minionów, także zawsze na plus. No, sporo nawet straci. Ma 4 miniony, także gitara. Jakby co, pies jest w domu, także może być hałas jakiś w tle. Ale don't worry. Nie przejmujcie się hałasami. Dobra, wezmę sobie to, bo jednak Jax to jest Jax i wydaje mi się, że będę potrzebował sustain. Siema mordeczki, miłej gierki, życzę. Dziękuję za ludca. Może lepiej zaczynać z kosą. Ten początkowy, co dla ciebie dali, jak coś kudziało, tak jak mastera, tylko że się skraca o... A no to wiem, Podolski, że to tak działa. Właśnie chciałbym zabić jakiegoś dragona, bo to fajne zawsze te ryzycy dodatkowe, tylko po 5 to dużo jednak tego nie jest, ale... Myślałem, że skoczy na mnie, a ona? Gówno. Trinity zbudował jakoś dosyć szybko, bo naprawdę... Kurde, bałem się, że tego nie wezmę. Naprawdę fajnie działa to Trinity na niej. Także postarałbym się to Trinity szybko. Według mnie taki pik całkiem silny. Ogólnie szywanka jest silną dosyć postacią na Lowello. Także też polecam dla ludzi, co na przykład mają jakiś problem z brązu wyjść. Tu jest Silver 1 akurat, więc no, na Golda jakiegoś gram prawdopodobnie. Także też wiecie, no nie jest tu aż tak niski poziom. Kurde, wziąłem E przypadkiem. Powinienem W maksować w sumie. Widzicie, no jednak sustain trochę potrzeba na tego Jaxika, no to jest jednak Jaxik. A mogę chyba w niego jechać. Nie umrze? Nie umrze. Dobra, umarł. No gitara 2-0 jest, także... Całkiem spoko się to zapowiadam. W czy Q? Kurde, zwiększa się o 50%. O 15%, ale nie, dobra, W jest lepiej. Bo zanim ja tyle AD nastakuję, wiecie o co chodzi. To już level sobie wbije, więc Q się nie opłaca po prostu na pierwsze. A W całkiem przyjemne. Dobra, gitara. Jax on ranked jak coś. No to trzeba by sprawdzić, jaką miał wcześniej, nie? Ale jeżeli to jest jego pierwszy ranking na przykład w tym sezonie, no to to się nie dziwię, że może mu tak gówniano iść. Dobra, wrócił. No nie wiem, pobejtuję go troszeczkę, żeby... Wiecie o co chodzi. Żeby jak najmniej sobie pola hitował. Aha, uderzył mnie turret, fajnie. Chyba idzie Lee Sin.
A nie, Lee Sin jest na bocie, dobra. Tak dziwnie grał ten Jax, jakby tak chciał baitnąć, ale tak... Nie, nie, nie. O kurde, jaki gówniany nas hity znowu idą. Mamy reczkę, także za reczką już jest troszeczkę lepiej. Wiesz, no jakoś tak nie potrzebuję tych. Kurde, dobra, wziąłem. Dobra, nie, no 35 las hitów. Kurde, mogło być troszeczkę lepiej, no ale... Zawsze coś tam. Ładnie mnie obija ten Jax, jak mówię, no przyda się ten sustain. Ja właśnie myślę, co na pierwszy item, czy Trinity, czy... Ale chyba Trinity, bo ten attack speed też bardzo fajny, albo static. Ale raczej Trinity sobie polecę na pierwszy item. Powinno być chyba najlepiej. Fajnie się grało z tą Murfa. A właśnie, zapraszam na gierki z widzami. Teraz możliwe, że będą przez jakiś czas, bo muszę na Smurfie sobie dobić 30 w końcu. Także, no, zachęcam do przyłożenia. Czekajcie, sfryzuję to. Jak będzie chciał z las hitować, to dostanie w pysk. Dostał coś. Coś tam dostał zawsze. Dobra, W oczywiście. Dziękuję za najta. Wres! Bardzo dziękuję. Kurde. Res dał mego Librodę 3 złote. Witam. Nagrasz na YT Airline na topie albo Jungli. Pozdrawiam. Kogo? YouTube. A, Irelię? Jasne, tylko musiałbym się zebrać do tego. Bo jakąś tam nagrałem, jakby co, to sobie możesz znaleźć na YouTubie. Moją, a tak to, no to chętnie jakąś nagram za jakiś czas, tylko ten co? Słuchajcie, teorie w teorii. Gówno zagrałem, ale zabiłem, także nie ma się co czepiać. Nie czepiamy się. Strasznie dobrze ogólnie się puszuje na formie Dragona, zwłaszcza jak się maksuje W, także 4-0 jest, a ja mam 3, także jest spoczko. Vayne wygrywa w last hitach. Gitara. Pod full attack speeda nagrałem Irelię, fajna była. No, pamiętam, teraz pamiętam, macie rację. Fajna była bardzo. Dobra, gdzie to jest? Tu jest Trinity. Trzyna oczywiście zaczniemy i Fade, nie? Tak, będzie spoko. Zawsze ten movement speed, jak już budka nie biorę. I oczywiście W. Aha, teraz postajemy. Ale no, Shivanka bardzo dobry pick w sumie. Też taki, jak się wyfarmicie, bo to na dżunglę oczywiście, no na topa nie polecam. Ale jak się tak wyfarmicie konkretnie, naprawdę, to tym ładnie się da zabijać. Pod tanka też pójdziecie. Jakiś normal, no to gramy Urfy, normali mi się nie chce. Co najwyżej taki, znaczy to jest niby ranked. Kurde, muszę się teraz wylej wstylować. Many nie mam, to też dosyć łatwe to jest, nie? Nie wiem czemu ten gość się cały czas ze mną napieprza. Skoro ja mam taki sustain. I dodatkowo, no, nie wiem. Czekajcie, on będzie chciał tego las... Nie, nie chcę. Już myślałem, że on tak jakoś powalczy o te las hity bardziej. Co nie mają? Na midzie, Yasuo. Ładnie się leczy, jak z Q zabije, bardzo. No nie spodziewałem się, że go aż tak zmielę. 8-0, 8-1 jest tak w ogóle. Także troszeczkę strach gierka ogólnie. Widzicie? Taki jest push Shivanką. Pod tego, pod W. Naprawdę, no bo na formie Dragona bijecie skill obszarowo, także też trzeba o tym pamiętać. I wykorzystywać to. Ta ona ma bardzo dobry clear w dżungli. Red stoi. Kurde, miałem nadzieję, że nie stało. Ej, Jack się ktoś zabije? Nie, ten Jack spadnie pod turetem. Okej.
nie pal. Ja lecę, żegnam czat, żegnam YouTube i żegnam pana prowadzącego. Pana, dobrze powiedziałem. Dobra, no nie wiem, puszować to, wolę sobie po raz hitować, nie? Żeby ten buildzik jakoś zrobić. No i potestować, jak to będzie działać. Zobaczcie, no jak to się puszuje samo. Trinity jest stać i ja bym sobie statika na drugi level poleciał, bo ten attack speed jest strasznie przyjemny na tej postaci. Patrzcie, patrzcie. Tylko muszę Q uniknąć. Kurde! Jedno zadanie miałem, uniknąć Q. Tak jak ten typek, jedno zadanie i upuścił iPhone'a. No, ja też upuściłem. Budka, no nie ma co się forsować. Ja miałem grać Rastafarian. Wiem, ale to nie jest urf. Pierwszy raz na twoim streamku, witaj serdecznie. Zostaw suba, chyba że jesteś widzem od dawna. Ja spadam, na razie widzimy się jutro, jak coś napisałem na main. Czy ten build do, na Korkiego. Na razie wszystkim z czatu. Spoko, Podolski. Spoko. Dobra, biegniemy sobie tutaj. No nie wiem, mogę... O, 5-1 jest ten, ale to jest na nic tak naprawdę, że on jest 5-1. 5-2 już. No bo on... Trochę padaka ta gierka ogólnie. No nie, mam nadzieję, że potrwa trochę ta giereczka, więc ją chętnie pograł i no potestował. Potestowałem sobie chętnie tą szywankę. Nie rozumiem, czemu on się napieprze. Patrzcie ten sustain. Ten sustain. What? Listen to us? What the fuck? Co to było? Naprawdę nie rozumiem, co on zrobił. Nie ogarniam tego typa, naprawdę, nie wiem, co on robi. Że takie mu hity napieprzał, on nie goni. Dobra, reczki mamy na następnym. 114 w tej minucie. Kurde! Mogłem się tego spodziewać, że przyjdzie w końcu tutaj ten chłop. No ale jakoś tak nie wiem, uznałem, że będę grał agresywnie i to było głupie. Nagasz atak z Pitchugata kiedyś pewnie da. On jest opętany, obłudnik wezwał ducha. Panowie, co to jest jakiś, nie wiem, tekst stulecia nowy? Zabili znowu Licina. 5-2 mam, ale mam sporo farmy, nie? O to mi w sumie chodziło głównie. Tak do 20 minuty bym dobił, no nie wiem, ze 170 albo 180 to byłoby naprawdę przyjemnie. Tylko nie wiem, czy mi się uda ogólnie. A zabili dwóch moich, całkiem spoko, tylko oni mają fajny late game bardzo. Z Vayne i Yasuo teoretycznie i Jackson. Co ona śpi sobie? Dobra, napieprzą się z tym Jaśkiem. Ma tylko fantoma niby. Kurde, jak on bije! Nie spodziewałem się tego, no ma reda niby. Nie no, ciężko będzie go ubić tak w ogóle. Q sobie drugie pomaksuję. Weź zagraj Ornem na PB. Właśnie chciałem go nagrać, ale... Jakoś tak dwa dni z rzędu PB było wyłączone w czasie, kiedy ja streamowałem, więc gówno. Dziękuję za lutca. Przeczytam wszystkie lutcy po gierce, jak teraz ominę. Ku wchodzi na turret i wchodzi. O, first turret, przyjemnie bardzo. Czekajcie.
chciałem to zrobił, mi się wydaje. Padnie. Nie no, z tym no panowie, no 7-2, bądźmy ze sobą szczerzy. Naprawdę, no to nie było możliwe, żeby on to ugrał po prostu. Nie wiem czemu on się we mnie wbił, naprawdę, no ktoś mu powiedział chyba: haha, Jax, dobra postać, bierzesz, bijesz, zabijasz. No nie. To Jax jest strasznie silny w late game, ale teraz... Dobra, Infi teraz bym poleciał. W teorii powinno to dobrze działać. Ja bym sobie poleciał po Infi Phantom Dancera i miałbym bardzo dużo attack speeda. Miałbym kryta fajnego. No zobaczmy jak skill będzie wchodzić. Zmień nazwę, bo to nie Urf. No bo ja tylko jedną giereczkę tak uznałem, że zagram. Także uznałem, że już nie będę zmieniał nazwę tego. Dobra, bierzemy to. Patrzcie, jak kryt wejdzie, to spieprzone są takie obrażenia napisane, bo te dwa hity niby wchodzą naraz. Nie widać nawet konkretnie, ile się zadało i to jest głupie gówno. Czekajcie, sprawdźmy tego Jaxa, bo ja bym się z nim ponapieprzał. Dobra, jest tutaj. 13 level mam. Jak no kryta dostał w pysk. No. Także całkiem przyjemnie działa, tylko też ja mam fida ogromnego, nie? To też nie można patrzeć na to tak. Ale ogólnie Shyvana jest silnym czempionem, tylko w ogóle nikt tym nie gra. Nie mam pojęcia czemu nikt tym nie gra, może jest za słabe jakoś w early. Ganków też, ciężkie dosyć ganki ma ta Shyvanka. Też może dlatego. Nie mam pojęcia. Ale taki śmieszny champion. Do Infim brakuje troszeczkę. To bym sobie dozbierał. Dobra. Tutaj Jaxik się czai. Czekajcie, bo ja bym zobaczył, czy blue jest. Tylko znajta. Messer. Jasne, możesz wybierać. Messer Aziz dał na goli brodę trzeciego. Tutaj. 0-0 ZCL. Fajnie pozdro dla TS. No i fajnie, lubię tych typów. Chtysajo, mogę do. Gry kabarecik. Kabarecik dla ciebie. Jak będziemy, znaczy zapiszecie, ale to pewnie jutro pogramy już. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będziemy grać Urfa, zaczmy. Sparta, zauważyłeś jakie działanie Yerby, czy coś jak... Jak smakowało, bo dzisiaj sobie zestaw zamówiłem i chcę znać zdanie rodowitego łodzianina. Co do Yerby, no to pobudza mocno, nie? I to jest dobre. A co do smaku, jest strasznie gorzki, jeżeli zamówiłeś klasyczne. No i trzeba się przyzwyczaić tak do tego. I jak się przyzwyczaić do gitara. Siema, mógłbyś mnie zapisać. Ja nie biorę z Lucy. Ale nie wiem, czy bym zabił, nie? Bez flesza. Ale why not, tak zwane why not. Why not? Nie warto. Puszczę oczywiście po gierce te nuty twoje, Messer. Ja pierdzielę, ten typ jest tak spieprzony tym Lee Sinem. Miał 5-1, myślałem, że tu będzie coś ogarniał. Nie mogę z tego. Oni dadzą surę jak nic. No niestety, nie sprawdzimy jak to do końca działa, ale... Szkoda, że nie zabije na hita. Chciałbym zobaczyć, czy... No jest... Chciałbym zobaczyć bardzo, czy jest w stanie zabić na hita z Q, ale... No nie, no nie zobaczymy tego, nie? Czyli dobiłem do tej 20 minuty te 180 farmy jak chciałem, nawet tego nie zauważyłem. Ładnie.
Słuchajcie, może dam mu to jakieś ukraść. To gierka potrwa jeszcze. A ukradnie się chyba. Pierdziele, jak on to w ogóle zasmajtował. O kurde! Widzieliście to? Jakbym miał infi, to bym zabił Lehita. O kurde, nie wiedziałem, że to jest możliwe. A jednak. Ja pierdolę. Jednak jest to możliwe. Jak to? Że sprzątałem tam. Nie wiem. Możliwe. Może gówniano sprzątałem. Ja zawsze gówniano sprzątam. Co to za muzyka w tle? Taka typical jak nagrywam. Ale nie, no dobra, to musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, panowie. Skoro udało się takie coś, to się zaczaimy na tą Vein albo Soraczkę. To ma 11 level. Dobra, rozumiem, czemu ją zmasztowałem. Czekajcie. Kurde. Stale to. Rosnął 130 gramów na jeden dzień? Dobrze, Kecy, spokojnie, Boże. Kecy! Nie mogę z ciebie. Patrzcie na to. O kurde, ej, na hita robaka zabiłem to. Miłość król, na razie, miło mi, że byłeś. Kurde, no bo mało HP też. To nie będzie taki one-shotik z prawdziwego zdarzenia, ale... O kur! Widzieliście to? Jedno Q! Nie znałem napisała. Jedno Q! Ej, to jest jednak możliwe. Nie byłem tego pewny, a... Ej, kurde, panowie, no to jest piękne, bluj. Bóg gry, no i fajnie. Dobra, no to czekajcie, ja sobie nastakuję furię i spróbuję jeszcze raz coś wykręcić. To sobie kupimy jeszcze tego. Fantomka. Bo to za chwilę będzie fantom niby. No ale konkret ta Shyvana, no kurde, no na hita typa. Znaczy niby no nie miał full HP, tam mu brakowało, ale bardzo mało mu brakowało, nie, no to... Według mnie można, no uzdać można, tak? Czekajcie, przejdę się tam. Kliknę R i... spróbuję zabić znowu. Tutaj chodź. Chodź tu, kurde! O ja pierdziel. Jak ja Jaxa prawie na hita ubiłem. Jaxa, kumacie to? Piłem jarba smaku trawy cytrynowej i mi średnio smakowało, ale to przez to, że ja źle zaparzyłem tą jarbę, co piłem wtedy. Ale zamówiłem sobie teraz tego, guaranę i gruszkę. Duskblade'a? No złożę za chwilę Duskblade'a, macie rację. Niedługo. Patrzcie na to teraz, patrzcie na to. O kurde, prawie żabsem na hita. Dobra, trzeba to jakoś przetestować, tak wiecie, w warunkach polowych. Hacker. Czy tak napisał? Czy hacker?
Haker. Kurde, tego nie zabiłem na hita. Możliwe jest kilka przyczyn. Suraka no hita zabiłem! Miała full HP! No, to ładnie, panowie. No to te... Zadziałało. Jednak to jest prawda, a ja mówiłem, że no, teoretycznie może to działać. W praktyce też. Tylko trzeba mieć naprawdę ogromnego fida. Szoty ktoś robi. Nie no, ale naprawdę silny bluj. Taki buildzik to ja rozumiem. Patrzcie na to. Gdzie jest takiego Jaxa? Czekajcie, ja spróbuję tą Sorakę jeszcze raz zabić na hita. Flashnę w nią. Aha, to nie zadziałało. Flashnę se w nią albo w tą Vayne, poczekajcie. Flashnę w którąś z nich i ją kliknę. Czekajcie, czekajcie. Jaka spina. Ja spróbuję zabić tą Sorakę może. Flashnę po prostu w nią i klikam Q i zobaczymy co się stanie. Ja mam w dupę, że padnę, nie? Pięknie. Czekajcie. Tej Vayne to ja chyba nie zabiję na hita, ale nie jestem pewny. Jak mnie trafi z tego Q, z hita mi trafi, to nie. Wtedy będzie miał mniejsze obrażenia, będę miał w nią. Gdzie ta Soraka? Czekajcie, spinka jakaś. Coś tu padło od nas. Chyba flash na nim. Gdzie to? Ja pierdzielę, jakie to jest piękne, Jezus Maria. To ten jasło porobił? Nie. Ja pierdzielę. Jak jest beautiful as fuck. O kurde, tylko statyk chyba wszedł w nią, w niego, no bo był ten, tak. Ja przez ciebie szibane. Jak przez ciebie szibana nerwy dostanie. Yeah. 256 farmy i gitara. Piękne. Dobra, zostawcie ocenę, zostawcie suba i kabarecik dla was. Zapraszam na live.